Drodzy rodacy, serdecznie pozdrawiam Was w Dniu Polonii i Polaków za granicą. 2 maja obchodzimy ten dzień wspólnie z Dniem Flagi Narodowej. To nie jest przypadek. Flaga, symbole narodowe, wspólna historia, kultura, tradycja, wspólny język łączą nas, łączą całą wspólnotę 60 milionów Polaków i tych mieszkających w kraju, i tych rozsianych poza naszymi granicami. Zwracam się do naszych rodaków poza granicami kraju, obchodzących w sposób szczególny ten dzień. Jest Was 20 milionów. Oczywiście Polska na Was czeka, Polska jest Waszym domem, Polska jest dla Was otwarta, ale jestem świadomy, że życie różnie się układa i część z Was będzie żyć poza naszymi granicami. Pamiętajcie, drodzy rodacy, że to jest wielka szansa na zrobienie czegoś dobrego dla naszej ojczyzny. Polska o Was pamięta, ale Polska też prosi, żebyście byli naszymi obrońcami dobrego imienia, naszymi propolskimi lobbystami i także, żebyście przekazywali polskość, to co otrzymaliście, następnym pokoleniom, żebyście pilnowali języka polskiego, pilnowali polskiej historii i tradycji w Waszych domach, w rozmowach z dziećmi, żebyście również korzystali z różnych ofert, jakie państwo polskie dla naszych polonijnych dzieci kieruje poza granicami. Dziękujemy Wam za wszystko, co robicie, bo już teraz wielu z Was właśnie jest zaangażowanych w życie polonijne, w przekazywanie polskości najmłodszym, w kultywowanie miejsc pamięci związanych z naszą ojczyzną. No i oczywiście w to działanie najważniejsze, czyli w bycie ambasadorem polskości, bycie ambasadorem Polski, promocję dobrego imienia Polski. Dziękujemy Wam za to, dostrzegamy Wasze zaangażowanie i prosimy w imieniu Rzeczypospolitej o jeszcze.